Earborne Media. Produkcja oryginalna Earborne Media. Dzień dobry. Nazywam się Kasia Depa i zapraszam do słuchania kolejnego odcinka podcastu Biżuterii na Historię. Podcastu poświęconego w pełni biżuteryjnemu światu, w którym opowiadam historie pełne kamieni kolorowych, kamieni szlachetnych, diamentów, a także historie właścicieli i znanych obiektów biżuteryjnych, które mają ciekawą historię, tak że chętnie się z wami podzielę tym, co wiem. Dzisiaj kolejny odcinek z cyklu Biżuteryjne Ikony. Poznaję właścicielkę niezwykłej kolekcji biżuterii i wspólnie zanurzmy się w urzekający świat biżuterii Ganny Walskiej i jej niezwykłej kolekcji. Pani Walska to kolekcjonerka biżuterii i miłośniczka ogrodów. Jej biżuteria, jej kolekcja biżuterii jest pełna bardzo unikatowych i wyjątkowych obiektów, a także jej biżuteria jest znana z tego, że pani Walska często tworzyła różne transformacje kamieni szlachetnych i różne indywidualne projekty, ale także jej biżuteria była podstawą do tego, że część tych projektów została przetransformowana w późniejszym czasie i jest znana już jako inne projekty. Pani Walska była kobietą o wielu talentach i wielu zainteresowaniach, ale być może jednym właśnie z najtwardszych jej dziedzic i wspomnień o jej osobie jest to oszałamiająca kolekcja biżuterii. Pani Walska urodziła się pod koniec XIX wieku w Brześciu w Polsce. Tutaj miła niespodzianka, ten polski akcent. Polska górą! Pani Walska wiodła życie pełne dramatów, romansów, przygód. Była niespełnioną śpiewaczką operową, ale też znakomitą projektantką i osobą bardzo towarzyską. Skupmy się dzisiaj na jej pasji do kolekcjonowania biżuterii i tych niezwykłych dziełach, które zgromadziła przez całe życie. W wieku 17 lat zawarła swoje pierwsze małżeństwo i zamieszkała w Petersburgu. Stan jej męża później sprawił, że przeprowadzili się do Szwajcarii i mąż przedwcześnie umarł. Co za tym idzie, pani Walska, już mając tak na dobrą sprawę 28 lat, była już w Nowym Jorku, gdzie była pełna chęci i pragnień zostania wielką piosenkarką, wielką śpiewaczką operową. Miała serię koncertów, później zapisała się do śpiewania w Chicago Opera Company. Tak kilka lat jej zleciało. Poznała w tym czasie mężczyznę, który jej bardzo zawrócił w głowie. Milionera Harolda McCornicka. Pani Walska w tym czasie już była w kolejnej relacji, znowu wyszła za mąż, za kolejnego męża, miała męża neurologa i tak właściwie życie jej leciało. Co ciekawe, w 1936 roku była wzmianka w United Press Association, które doniosło, że szacuje się, że pani Walska w swoich przedsięwzięciach małżeńskich z czterema bogatymi mężczyznami poślubiła majątek o łącznej wartości 125 milionów dolarów. Tak więc, pani Walska miała nosa do dobrych kontraktów małżeńskich. Natomiast nigdy nie ujawniono, jaką część tej fortuny miała wydać na swoją kolekcję biżuterii, ale myślę, że musiała być to całkiem spora suma, biorąc pod uwagę, że pani Walska najczęściej zamawiała biżuterię u Cartiera. Ze zdjęć w internecie, które możemy znaleźć, przedstawiających panią Walską, a najczęściej pani Walska jest przedstawiana w prostych, perłowych klejnotach. Sznury pereł, które zwisają z jej szyi i to są przeważnie bardzo długie naszyjniki. Jej wielka pasja zdobywania i noszenia biżuterii, takiej efektownej biżuterii, dopiero spełniła się na początku lat 20. XX wieku. Jak już wcześniej wspomniałam, pani Walska była bardzo kochliwa. W tamtym czasie popłynęła z przyjaciółmi do Paryża. Ponownie spotkała Harolda McCornicka, który przedstawił ją swojemu współpasażerowi, swojemu przyjacielowi, który ten znowu oświadczył się jej pod koniec rejsu i przymusowo włożył na jej palec idealny pierścionek z perłą, mówiąc, że jeżeli do stycznia nadal nie będziesz chciała mnie poślubić, odeślij ten pierścionek. Zrozumiem, że Harold za bardzo zaprząta ci głowę. To było bardzo brawurowe podejście. Natomiast pani Walska po wielu protestach się zgodziła, zatrzymała ten pierścionek i ślub odbył się w Paryżu w następnym roku. Ten jej mąż, poznany tak zupełnie trochę przypadkiem podczas tego rejsu, uchodził za najbogatszego kawalera na świecie. A jej prezentem ślubnym, który otrzymała od swojego męża, było pójście z otwartym rachunkiem do Cartiera i wybranie wszystkiego, co chciała. Czego zapragnęła? Ile? 300 dolarów? No. Upłałeś. Co ja sobie za to kupię? Waciki? Tego wyboru, który podjęła
przy tamtej okoliczności nigdy nie ujawniono. Ale z tego, co seria różnych artykułów, moje źródła i informacji wynika, że być może wybrała w tamtym czasie ten fantastyczny żółty diament w szlifie briolet w kształcie gruszki, który ważył ponad 95 karatów. I ten ów diament został sprzedany w 1971 roku na aukcji biżuterii pani Balskiej. I z tym diamentem jest jeszcze też bardzo ciekawa historia, bo on potem po tej aukcji trafił do Van Cleef'a, gdzie został właśnie przetransformowany i oprawiony w zupełnie nowy projekt bardzo ciekawego ptaka, gdzie skrzydła się odpinają są kolczykami, a sama zawieszka z tą łezką, z tym briolet diamentowym, może być też noszona jako zawieszka. Znowu, jak mówią moje źródła, pod koniec lat 20. XX wieku ów żółty diament został zamontowany przez Cartiera jako kropla do jednego z długich naszyjników typu satuar, które w tamtym czasie były bardzo modne. Kilka dni po tym ślubie pani Balska już z nowym mężem wrócili do Ameryki. Ganna była zdeterminowana, aby kontynuować swoją karierę operową. Natomiast relacja z jej mężem uległa pogorszeniu i z tym całym tym pogorszeniem ich relacji wiąże się jeszcze jedna ciekawa historia, ponieważ na kilka tygodni przed świętami Bożego Narodzenia pani Balska odwiedziła Cartiera w Nowym Jorku i postanowiła przymierzyć kilka bransoletek, aby sprawdzić, czy zechciałaby podążyć za trendem w modzie, bądź czy chciałaby mieć tutaj coś nowego. Natomiast Ganna zdecydowała, że nie chce zakrywać naturalnego piękna swoich nadgarstków takim sztucznym, pięknym kamieni szlachetnych. Natomiast jej mąż zauważył żonę w Cartierze. Wrócił tam kilka dni później, a jak sam później wspomina, miał prawie pół godziny do stracenia przed lunchem. Więc kupił Janie jakieś klejnoty. Natomiast bezceremonialnie rzucił tą paczką zawierającą biżuterię na jej biurko, co spowodowało, że pani Walska była wściekła sposobem, w jaki ten prezent został wybrany i wręczony. I nie potrafiła się nawet zdobyć na to, aby mężowi podziękować za ten prezent. A tym prezentem, o jakim jest mowa, to był pierścionek z brylantem w kształcie serca o masie 21 karatów, który stał się znany jako serce Walskiej. Później para znów wróciła do Paryża, później się rozwiedli i w ciągu kolejnych kilkunastu dni wyszła za mąż za Harolda, w końcu za Harolda. Harold zaczął się starać o rozwój kariery swojej żony, obsypując ją wspaniałymi klejnotami, które uwielbiała. Niestety nawet ogromny majątek kolejnego jej męża nie zapewnił jej sukcesu na scenie operowej, a za swoje występy zbierała wiele negatywnych recenzji. Natomiast mogła kupować i nosić niesamowite klejnoty. Ganna podróżowała po Ameryce i po Europie, realizując swoje poszukiwania, a tuż przed 1930 rokiem opuściła Chicago i udała się do Paryża, też zgadzając się na rozstanie z tym swoim mężem. Po kilku latach w końcu ugięła się przed opinią publiczną i niechętnie porzuciła marzenie o zostaniu wielką diwą operową. Postanowiła większość czasu spędzać w swoim zamku we Francji. Jej uwaga wtedy się zwróciła w stronę mistyków, guru, ale większość czasu zajmowało jej poszukiwanie jej prawdziwej siebie i sensu życia. Mistyfikacja interesuje, chemia, coś takiego, proszki, kurde, nie? Wkrótce to życie we Francji się znudziło, sprzedała ten swój francuski zamek i wróciła do Ameryki, gdzie w 1938 roku poślubiła kolejnego męża, Harry'ego Grindela Matthewsa, który wynalazł m.in. telefon bezprzewodowy. Małżeństwo było krótkotrwałe, rozwiedli się niedługo później i ostatnie jej małżeństwo było z Teosem Bernardem, tak zwanym białym lamą, ale i to zakończyło się rozwodem. Tak więc, no cóż, pani Walska kochliwa była, mężów dużo miała, ale też miała dużo biżuterii, bo jej kolekcja biżuterii była równie wyjątkowa i eklektyczna, jak i sama właścicielka. Było to odzwierciedlenie jej stale zmieniających się gustów i umiejętności dostrzegania ukrytych klejnotów w nieoczekiwanych miejscach. Jednym z najbardziej fascynujących aspektów jej kolekcji była miłość do niekonwencjonalnych kamieni i wzorów. Pani Walska słynęła z odważnych i nieszablonowych wyborów, często sięgając po kreacje, które zdecydowanie wyróżniały z tłumu. Siostrzenica pani Walskiej wspomina, że Cartiera było trudno naśladować, ale Cartier był najpierw w Paryżu, później w Londynie i w Nowym Jorku. I ten Cartier musiał się jej pięknie podobać, bo ponad 20 lat z pewnymi wyjątkami kupowała wyłącznie u Cartiera swoją biżuterię. Docieramy tak spokojnie do roku 1971, kiedy po 3 latach niezdecydowania Madame Walska udostępniła do sprzedaży 146 sztuk swojej kolekcji biżuterii.
Zapytasz pewnie po co. Ano po to, bo doszła do wniosku, że kupi farmę, kupi posiadłość i tą posiadłość przeznaczy na swoją fundację, na przestrzeń do odpoczynku, a także do zrozumienia siebie. I po prostu potrzebowała pieniędzy. Sprzedaż jej klenotów miała miejsce w Nowym Jorku w kwietniu 1971 roku, kiedy Madame Walska zbliżała się do 80. I ta sprzedaż zapewniła, że pani Walska w historii zapisała się nie jako diwa operowa, ale jako jedna z największych kolekcjonerek biżuterii XX wieku. W swojej fascynującej kolekcji biżuterii były projekty, które zachwycały unikalnymi kształtami i wzorami, jak na przykład naszyjnik, który przedstawia zwiniętego węża o szmaragdowych oczach. To było też niezwykle oszałamiające dzieło sztuki, ale także symbol transformacji i odrodzenia. Kolekcja biżuterii pani Walskiej polegała w równym stopniu na wyrażaniu siebie, jak i na kolekcjonowaniu cennych dzieł. Pani Walska miała wyjątkowy gust i ogromną chęć przełamywania konwencji, co uczyniło z niej prawdziwą pionerkę w świecie kolekcjonerstwa biżuterii. Wiele jej dzieł zostało wykonanych na jej zamówienie, według jej dokładnych specyfikacji, co odzwierciedlało jej kreatywność i indywidualność. Pani Walska miała głębokie przywiązanie do kwiatu lotosu, symbolu czystości i oświecenia w wielu kulturach. Włączyła ten motyw do kilku swoich elementów biżuterii, takich jak broszki czy wisiorki z kwiatami lotosu. Symbol ten reprezentował jej duchowe przekonania i związek z ogrodem znanym jako Kraina Lotosu, który miała w Kalifornii. Pani Walska miała ogromny talent do przekształcenia pamiątkowej biżuterii w wyjątkowe i nowoczesne dzieła. Często nabywała zabytkową biżuterię, starą biżuterię, a następnie współpracowała z wykwalifikowanymi jubilerami przy jej przeprojektowaniu i modernizacji. Takie kreatywne podejście i interpretacje biżuterii dawnej, żeby przedstawić ją w nowym stylu, pozwoliło jej tchnąć nowe życie w pamiątki, zachowując jednocześnie ich historyczne znaczenie. Wracając jeszcze do tej aukcji. Aukcja wywołała tamta, za czasów jeszcze życia pani Walskiej, wywołała dużo szumu, ale po jej śmierci jej kolekcja biżuterii znów została wystawiona na aukcji w 1987 roku. I ta aukcja też wywołała znaczny szum i ustanowiła wiele rekordów. Jej szafirowy wisiorek został sprzedany za ponad 2 miliony dolarów, co świadczy o nieprzemijającym uroku gustu pani Walskiej i jej zdolności do tworzenia kolekcji, która urzekła zarówno kolekcjonerów, jak i entuzjastów. Co ciekawe, każdy element z tej kolekcji biżuterii opowiada historię o jej żądnym przygód duchu, o zamiłowaniu do piękna i przedstawia dobry moment z jej życia. Dziedzictwo pani Walskiej przetrwało właśnie dzięki jej niezwykłej kolekcji biżuterii. Ta pośmiertna aukcja jej biżuterii sprawiła, że wiele jej dzieł znalazło nowe domy, a jej nazwisko na zawsze zostało skojarzone właśnie z wyjątkowym i odważnym podejściem do kolekcjonowania biżuterii. Wśród wielu licytantów, którzy kupili na aukcji, byli dealerzy jak Harry Winston czy Van Cleef Arpels oraz ważni kolekcjonerzy jak choćby nawet Doris Duck. Co ciekawe, część biżuterii przeszła jeszcze w prywatne ręce. I nie tak dawno, bo jak dobrze pamiętam, w 2011 roku koralowa bransoletka wykonana przez Cartiera została wystawiona na sprzedaż. Co do tego ogrodu. Ogród został udostępniony zwiedzającym w ograniczonym zakresie w 1993 roku i obecnie uznawany jest za jeden z 10 najlepszych ogrodów na świecie. To bardzo wyjątkowa historia z polskim akcentem. Na Instagramie znajdziesz u mnie post z tymi pięknymi, wyjątkowymi klejnotami, a także z tym ptakiem z diamentowym briolet. A ta biżuteria pani Walskiej to nie była codzienna biżuteria. Z tamtych czasów biżuteria była po prostu fenomenalna, była duża, była ogromnym takim istotnym komunikatem, była wykonana z najpiękniejszych kamieni i przede wszystkim kolekcja takiej biżuterii to było uczta dla oczu. Naprawdę, ja byłam oczarowana przeglądając zdjęcia, bo one są te zdjęcia dostępne w internecie właśnie niektórych tych projektów. Kolekcjonowanie biżuterii jest bardzo wyjątkową pasją i ogromnie się cieszę, że historia pani Walskiej może tutaj tą pasję i to kolekcjonowanie trochę przybliżyć. I mimo tego, że wiele kolekcji jest w anonimowych i w prywatnych rękach, to ogromnie się cieszę, że właśnie historia pani Walskiej mogła się tutaj pojawić. W ostatnich latach ta koralowa bransoletka została sprzedana, a część pieniędzy ze sprzedaży także zostało przekazane do Fundacji pani Walskiej właśnie do wspierania jej ogrodu. I znów kolejna historia kobiety, która może i była nieszczęśliwa w miłości, ale z pewnością była szczęśliwa w swojej garderobie i ze swoją biżuterią. Zachęcam do
zobaczenia właśnie tego posta z biżuterią. Zachęcam do przejrzenia zdjęć w internecie odnośnie pani Walskiej. To jest bardzo ciekawa historia i przede wszystkim ta biżuteria. I cóż, do usłyszenia w następnym odcinku. Earborne Media. Produkcja oryginalna Earborne Media.